Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Wiem Wszystko motoryzacyjnie. Tym razem chciałbym powiedzieć o Renault Megane trzeciej generacji, produkowanej od 2008 roku do 2016. Samochód w 2012 roku przeszedł facelifting. Tutaj zostały zmienione przede wszystkim czy to światła, nowy pas przedni, czy to lampy zostały przeprojektowane do jazdy dziennej i trochę drobniejsze zmiany, czy to w gamie silnikowej, czy także we wnętrzu. Silniki były oferowane rzędowe czterocylindrowe o pojemności 1.2 turbo doładowane 115 koni, 1.4 TC 130 koni, 1.6 o mocy 100-110 koni, wolnossący, dwulitrowy, 143-konny, dwulitrowy turbo doładowany, 180 koni i 2.0 turbo w wersji RS, 250-265 koni. W przypadku diesli były to silniki 1.5 DCI o mocy od 85 do 110 koni oraz 1.9 DCI 130-konny oraz dwulitrowy 2.0 DCI 150-160 koni. Na pewno jest to ważny gracz w segmencie C kompaktów, dużo bardziej dopracowany niż druga generacja. Znacznie lepsza wykończenie wnętrza, technologia, trwałość podzespołów mechanicznych. Na pewno spośród silników warto rozważyć motory 1.6 oraz dwulitrowy wolnossący. Silniki te dobrze znoszą LPG. W przypadku silnika 1.4 oraz 1.2 TCE są to silniki turbo. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na turbosprężarkę, jak także eksploatację ogólnie takiego samochodu z tym silnikiem. W przypadku diesli silniki 1.5 DCI są już zmodernizowane. A aczkolwiek także dochodzi do uszkodzenia układu wtryskowego, czy to awarii turbosprężarek, czy dwumasowych kół zamachowych, jak także w przypadku braku częstego wymieniania oleju, także może dojść do awarii panewek na wale korbowym. W przypadku 1.9 DCI są podobne problemy. Na pewno najlepszym silnikiem diesla będzie 2.0 DCI, który został skonstruowany razem z Nissanem. Ma łańcuch rozrządu. Jest to silnik dopracowany, raczej nie sprawiający usterek, za wyjątkiem filtra cząstek stałych, na który trzeba zwrócić uwagę. Samochód miał oferowaną skrzynię 5 lub 6-biegową manualną, a także bezstopniową CVT automatyczną oraz automat 6-biegowy. W testach zderzeniowych samochód otrzymał 5 gwiazdek. Układ zawieszenia jest to tradycyjny MacPherson z przodu, a z tyłu belka skrętna. W przypadku usterek awaryjność na pewno samochód jest dużo bardziej dopracowany od poprzedniej generacji. Raczej nie trapią je awarie. W niektórych egzemplarzach może dochodzić do awarii elektronika, szczególnie z początków produkcji, tak jak awarie kart handsfree, czy to czujników ABS, czy to sterownika silnika lub klimatyzacji. Czasami także dochodzi też problemy z hamulcem ręcznym bądź ze sterownikami, czy to ze sterowaniem szyb elektrycznych bądź lusterek. W przypadku zawieszenia najczęściej są defekty elementów metalowo-gumowych, końcówek drążków, tuleje, wahacze, czy to poduszki pod silnikiem lub skrzynią. Samochód na pewno na tle konkurencji wyróżnia się nowoczesną stylistyką. Nawet najsłabsze wersje bardzo dobrze się sprawują w mieście, na trasie. Jest dosyć komfortowe zawieszenie, dobre wyciszenie. Na pewno duża możliwość części zamiennych. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na silniki benzynowe, wolnossące, gdzie możemy bez problemu zamontować gaz. W przypadku silników turbodoładowanych trzeba te silniki przed zakupem dobrze sprawdzić i zweryfikować przebieg, jak także osprzęt tego silników.
W przypadku diesli dochodzą spore przebiegi, gdyż ten samochód też był często wykorzystywany służbowo w tej konfiguracji z dieslem, także trzeba zwrócić uwagę na przebieg samochodu, jak także serwisowanie jego i książkę serwisową. W przypadku rdzy nie ma z tym problemów, samochód jest bardzo dobrze zabezpieczony, tak jak poprzednia generacja Renault Megane. Także tutaj nie będziemy mieli raczej problemu. Samochód na pewno godny, warty polecenia na tle konkurencji. Może się pochwalić konkurencyjną ceną i dosyć sporym komfortem jazdy. Także to by było na tyle odnośnie Renault Megane trzeciej generacji. Dziękuję i pozdrawiam do następnego odcinka.